Siemanko i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z nagród za Food Champions i nie tylko. Przez kolejne kilkanaście minut obejrzycie, co otworzyłem u widzów, u mnie na PC-cie, na Xboxie, na Road to Glory. I mam nadzieję, że kontencik się spodoba, a jeżeli tak, pozostawcie łapkę w górę, subskrypcję na dole, komentarz, będę mega wdzięczny. Słuchajcie, przy okazji założyłem kanał z klipami, z shotami. Takie daily szociki będą tam wpadać. Jak coś, to link macie w opisie na dole. Zapraszam, subskrybujcie, lajkujcie widełka i życzę wam miłego oglądania. Także sprawdzimy, co będzie w pikach na Road to Glory. Jeden z czterech piłkarzy, pierwszy. Mam nadzieję, że odda na RTG, mam nadzieję, że będzie coś grywalnego. No dobra, mamy foderka, Loris. Okej, okay, dobra, nie ma problemu, zawsze coś przepalimy i jedziemy dalej. No tutaj kolejny foderek, hazard. Mam jeszcze do zrobienia 86+, także zaraz to sobie też zrobimy. Żeby nie było... O, jest Sambia! Słuchajcie, mamy pierwszą kartę eventową, super, na Road to Glory. A taka karta zamiast One Bisaki to by się przydała, więc spoko. Sprawdźmy, co będzie w ostatnim 81+. No i kolejny foder. Szkoda, szkoda. Te rzadkie sprzedaję, bo to jednak jest kasa. I to spora, bo tam po 1800 nawet za kartę potrafi być. Czy nawet więcej, jest walkout, chat. Wymienny walkout. Francja. Napastnik! Jezu, myślałem, że Mbappé, ale mamy Lacazette'a. Już w sumie miałem go z paczki wziąć, ale tanio. Kosztuje około 15 tysięcy. 15 tysięcy na tym. Na Xboxie. Odkrywamy powoli. Odkrywamy powoli. Zobaczymy, co będzie w piku 86+, czat. Tots pierwszy, czat. Mamy Totsa. Pierwsza karta to Tots. Bardzo, bardzo dobra wiadomość. I sprawdzamy. I jest to Donnarumma. Dobra, jest git. Jest git. Donnarumma. Uuu, drugi Totsik, czat. Drugi Totsik. Gundogan. Okej, okay, może być zawsze jakieś wzmocnienie do składu. Zamiast Sansona czy coś. Cassie! Frank Cassie! Dobra karta! Dobra karta na to, żeby właśnie na Road to Glory ogarnąć. Frank Cassie. Tylko Serie A zaś. Kurde, to jest... Szkoda. Szkoda. Rolo! Come on! Carrasco, chat! To jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość, chat. To są bardzo dobre, to jest bardzo dobre rozdanie na RTG, żeby tutaj coś wybrać, tylko pytanie, co my potrzebujemy. Dobra, weźmy Kessiego, niech będzie na ławkę chociaż, niech będzie na ławkę, okej, czap. No nie ma co. Jedziemy, słuchajcie. Paczuszka, paczuszka! Sprawdzamy od prawej. Będzie jakiś duplikat. El duplikatos. Pociąg jedzie z daleka, na nikogo nie czeka i pierwsza karta to jest UCL. UCL Timo Werner. Okej, okay. Kolejna złota karta. Pjanić. Kolejna złota karta. Good foda. Kurde, same foderki. Henderson. Good foda. Laporte. Okej. Okay. 87. Kolejna paczka. Good foda. Szczęsny. Oj, no to chyba będzie lipa. Czy to będzie właśnie miano najgorszej paczki? Nie, bez kitu, nie? Handanowicz. Okej, okay, dobra, już mamy 88. To już tutaj może coś będzie dobrego. Kolejna. O, już jest Toc. Już jest Toc, chat. Sprawdźmy, co będzie za Tocik. Blind. Płakaj, Bobla. Okej, okay, sprawdzamy. Blind. I... De Vrij. Boż, Boże, znaczy... Co ja... Co... Co... 92. Nie, no dobra, jest okej. Okay. Kolejny Toc. De Paul. Ja pierdzielę, nie. To jest Toc, ostatnia karta. Jordi Alba. W takim razie jedziemy. Pick footies. Here we go. Pierwsza karta. Zobaczymy, co będzie. Konduktorze, łaskawy, zabierz nas do fajnego pika. Pierwsza karta. To jest urodzinowa. Może być Mendy? Sprawdźmy. Modric? No Modric bardziej prawdopodobne. Dobra. Nie, Chan. Emre Chan, czat. Jest to Toc, czat. Jest to Toc. Jakiś szczoch. Harry Kane! Harry Kane, czat? No dobra, no może być, no. To jest chyba Future Stars.
O Jezu, nie! Nie! To jest słaba karta akurat. No Hurricane tutaj jak najbardziej. Hurricane najlepszą kartą mimo. Sprawdzimy, co to będzie. Dobra, czat, sprawdzamy, co jest pika z ikoną. Optimus 92 plus! Vamos! Vamos! Jest pierwsza. Sprawdzamy, co to za ikona. Co to za ikona? Chyba Hulit. OMG ikona. Myślicie, co to może być? Figo? Hulit? Nie, raczej Hulit nie, bo to nie widzę tych dreadów. Faktycznie Figo. Kurde. O, kolejny jakiś szczoch chyba. Kolejny szczoch. Baresi. Jezu, co za shit. Co za shit z tej ikony, naprawdę, czat. Boże, dajcie mi jakąś dobrą ikonę. Ja wezmę w razie czego tego Figo, chyba że coś się trafi lepszego. Ronaldo? Ronaldo Nazario, patrzcie. Ronaldo Nazario z paczki. No. 90... Nazario. Co to jest? Come on, jakiś koks. Nie, 80 tempa, pocałujcie mnie w dupę. Gerard. I zobaczymy, co z kolejnej paczki 80, boże, 12 rzadkich zawodników poleci. No jest walkout, chat. No szkoda, że nie karta eventowa, ale zawsze walkout. Włochy, SP, PSG, Verratti, no i super. No i taki Verratti może być zawsze do jakaś tam paczka przydatna do jakiegoś SBC, może coś tam zrobimy. Potem sobie zrobimy to 86+. Aż tam gotowego PC-ta mam, więc jest walkout, chat, karta eventowa, TOT, Hiszpania, SP, Atletico, jest to Marcos Llorente, jak się nie mylę, tak jest, Marcos Llorente na Road to Glory, TOT z ostatniej paczki, jak myślicie, dub, czy raczej L, Marcos Llorente, chat, w takim razie dedykacja dla tych, co aktualnie są od samego początku i mnie oglądają. Okej. Jest Ederson, Lucas Paqueta, Zieliński, Moses. Nie wygląda to tak źle. W sumie taki Ederson pod overalla można wziąć, bo no nie jest źle ogółem. Mogło być lepiej zawsze. Areola. O, Kimiś! Jest Kimiś, czat. Jest dobrze, jest Kimiś. To mi się podoba akurat tutaj, że ten Kimiś się trafił, bo Kimisia chciałem wcześniej. W końcu można powiedzieć, że się zrealizowało. Areola fajny, chociaż tani, ale Kimiś taki w sumie ciekawa karta. Kolejna mega paczka rzadkich kart. Jest walkout, chat, jest TOC? Tak jest. Portugalia, SO, Ruben Dias. Nie, to nie Ruben Dias, to jest kto? Fonte? Tak, Jose Fonte, myślałem, że Ruben Dias, ale no jest Jose Fonte, może być. Jest git, czas. Nie narzekam, to jest karta dobra na przepał. Co? Jak? Co? Wow, ej, czat. Jak to się stało? Że dwa tocy i to jeszcze do tego jeden potężny trafił mi się w jakiejś mega paczce rzadkich kart. Kurde, bez kitu, fajny traf. Jakiegoś toca tam widziałem chyba, to znaczy był niebieski ekran, więc jakiś toc na pewno jest. Pytanie, co tam tak naprawdę jest, no zobaczmy. Zakładam, że pierwsze karty będą złote, no wiadomo. O, jest pierwsza UCL-ka, dobra, UCL-ka, Gulashi. Okej, złota karta, Parejo, Kyle Walker. To jest ten bramkarz, nie? Kyle Walker, z tego co pamiętam, z Manchester City. Okej, kolejny. Bonucci, 8-5, już trochę to słabo wygląda, coś czuję. Verratti, 8-6, UCL-ka. Ramos, czyli zaczynamy coś tutaj już na poważnie. Atal? O nie. Tomori, ej! Bokczampy! Tomori jest koksem, czat. Czyli w tym momencie może być tylko lepiej, już nie będzie gorzej. Dobra, to jednak cofam moje słowa. Nie było to w ogóle tego, nie było. Nic nie mówiłem, nie? I co? Jakiś bramkarz chyba. Nie, Rossi.
Rossi, Toc, Bank, Suarez. Jak oceniacie tą paczkę, czat? Jak oceniacie tą paczkę? Dobra, czat. No to jedziemy w takim razie. Pik i cyk, i pyk, i cyk, i jedziemy. Odkrywamy powoli karty. Odkryta. Mam nadzieję, że nie trafi jakiejś karty, co już ją miałem. Chociaż jest duże prawdopodobieństwo. Ale sprawdźmy. Jest to bramkarz. Jaki szrot, czat. Kolejny Toc. No, Blake'a to ja trafiłem, pamiętam kiedyś tam, jak były właśnie te MLS-y. No i to i tak jest szrot. To i tak jest dla przepał. O, tu już lepiej. Chyba Nkunku, jak się nie mylę. Tak jest, Nkunku. Poznałem po niebieskich trykotach. Złota, Jezus. Dobra, to już Ter Stegen, okej. Okay. I ostatnia. Mój Boże. To jedziemy w takim razie z pikiem w ciemno, moi drodzy. Pik w ciemno. No to ten ziomek z tym... Wy wiecie, bo już wy już to zgadliście raz. Moreno. Sprawdźmy. Donnarumma, nie? Jaki Moreno. Donnarumma. Donnarumma bramkarz. Kolejna karta. Biały trykot. Biały rękawek. Taki... No nie wiem, co to może być. Cuadrado. Prawda. Biały trykot. Czat. Chyba już coś możecie wiedzieć, bo tam odkryłem. Na pewno nie jest to bramkarz. Ben Yedder? Nie gadaj, serio Ben Yedder? Taliafico? No Kozak! Kozak! Kolejny Toc? Insigne? O, faktycznie. Ale ja jestem, dobra. To nie jest żaden Ronaldo na pewno, nie jest żaden Mbappe. Berardi, jak wy to zgadujecie w ogóle? Ja nie wiem, wy to jesteście niesamowici, naprawdę. A dobra, już wam pokażę, co tam wyleciało. Nie wiem czemu, ale w ogóle... O, dobra, już wam pokażę, to u mnie nie będzie w ciemno. Będzie u tego, u Lenoxa będzie w ciemno. No, w każdym razie, tak wygląda mój pik. 86+. Wezmę Klausa. Klaus zawsze lepszy, tutaj w sumie niż chyba Sambia. O, dobra, jedziemy, słuchajcie. 86+, pierwsza karta Toc. Jakiś logiem, nie wiem, Bundesligi? Nie, czy to Nike jest? Daj do dołu. Nie dam do dołu, bo kurde, nie mam jak. Nkunku, dobra, no faktycznie. No, ten niebieski trykot bardzo się rzuca w oczy. Okej, okay, jedziemy z drugą kartą. Toc 86+. Jest to czerwony trykot, ale już chyba widzę nazwisko. Marcos Llorente. Nie no, jest spoko. Nie jest źle, ale to nazwisko mi się trochę rzuciło tam. Dobra, jedziemy z trzecim. UCL. Ter Stegen w każdej paczce 86+. I ostatni Tocik, please. Dobra, jest Toc, czat. Zobaczmy, co tutaj będzie. Nie wiem, co to jest. Chyba De Jong. To jest chyba De Jong, bo on jest tak odchylony od tego. Czy to będzie De Jong, czat? Mnie się wydaje, że to jest De Jong. 82 podania, 96 fizyczności. De Jong ma lepsze statystyki. 80 strzałów? Nie, to nie jest De Jong. 78 tempa. Casemiro. Dobra, ale ważne, że La Liga, nie? Ważne, że La Liga. Otwieramy w takim razie paczkę 85+. Razy 10. I oby coś tutaj sypnęło bardzo dobrego. Piszcie mi na czacie, co ten. Co wyszło? Jestem ciekaw. Coś dobrego jest? A, Mbappe. Już od razu Mbappe mi trafił. Muriel? Muriel się trafił? Serio Muriel? Sambia. Jak może Sambia z tej paczki? Co? O Jezu, nie róbcie sobie jaj. Jezu, co za gówno. Nie, no masakra, nie? Jak ja mam tym wzmocnić mój skład na Road to Glory? Co? O, ale tu już lepiej troszeczkę. I na Key Williams na ławeczkę. Lodeiro. Chłop od lodów. Lodeiro. Jest to Toc. Sprawdzimy po trykocie znowu, co? Nkunku. To jest Nkunku. Ten Nkunku to już dzisiaj się trafił chyba trzeci albo czwarty raz.
nie? Nie, Goldson! Jaki Nkunku, co ja gadam? To jest chyba jakiś Ajax Amsterdam, coś czuję. Blind. Dobra. 88. I sprawdzamy, co będzie w ostatnim, kolejny, ostatni toc. Niebieski trykot. To już chyba musi być Nkunku, co, czat? To już chyba jest Nkunku. Nie, to jest Mason Mount. Ej, nie no, jest dub. Jest dub. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się gorąco, a jeżeli odcinek się podobał, pozostawcie łapkę w górę, subskrypcję na dole, komentarz, będę wdzięczny i do zobaczonka w kolejnym materiale.